Damian, co? Kolejny dzień, kolejna praca do wykonania. Na naszej pięknej farmie pszczół. Ale masz vibrato. Krystianek, słuchaj, bo nasze pszczółki wyszły, tylko nie mamy kwiatków, żeby je tutaj cimciować, więc to jest przypał mały. No to możesz zrobić kwiatki, tylko pamiętaj, że możesz użyć kostki mącznej, którą ostatnio zdobyłeś na trawie, która dopiero rośnie. Ale ja użyłem jej na drzewie. No po co ci drzewo? A czemu nie? Bo drzewo to drewno, a drewno to... co mi pijesz? A co, z cukru jesteś? Tak. No to nieważne. Myślałeś kiedyś o tym, na przykład, dlaczego Pamela Anderson nazywała się Pamela, a nie na przykład Palma? Jeśli jeszcze nie masz tej wtyczki, to ja nie rozumiem, na co czekasz. My już korzystamy z niej od 3 lat. Znaczy on od roku. A mówię tutaj o Ale Rabat, czyli wtyczce, która szuka za ciebie kodów rabatowych, żebyś ty mógł oszczędzić. A nie oszukujmy się, w tych czasach to jest istotne. A korzystanie z niej jest banalnie proste. Wchodzisz w link w opisie, instalujesz ją i to tyle. W momencie, kiedy będziesz chciał zrobić zakupy, Ale Rabat zakrzyczy do ciebie, że hej, jest kod rabatowy i przetestuje za ciebie wszystkie, żeby dobrać najlepszy kod do twojego zamówienia. A jeśli robisz zakupy na telefonie, to również jest aplikacja mobilna, aby żadne kody rabatowe ciebie nie ominęły. Ale Rabat również posiada opcję cashback. Czyli w momencie, kiedy robicie zakupy, to procent z wydanej kwoty wraca do was i później możecie ją sobie wypłacić. Zacznij oszczędzać już teraz! Linki macie w opisie, a my wracamy do filmu. Nie. Tak wiem, najlepszy temat. Dobra, rób was na tamtą wyspę, Krystianek. Nie mogę, bo drewno zbieram. No to widzisz, surowce będą, a ja idę po słoiczki, bo znajdziemy kolejne pszczółki. Krystian, tam pszczoły tak. Spadają, tam pszczoły spadają. Gdzie tam? No tam, patrz! Bierz wodę, szybko! Nie bierz mam, wodę. Nie mamy. Dupie mnie to. Nie mamy, ale skoczy za nimi, szybko. Wiadro rób, mamy żelazo, przepalaj. Lecę, pszczółki! Nie! Tak! Nie! Zebrałeś jedną. Ale nie do końca, bo jakby... Żaba! Tu jest żaba, Damian. Żabul? No, mogę cię na tego założyć. Le żabul. Musi być gdzieś tu skrzynka. Chyba nie. No musi być tu skrzynka. Może gdzieś na drzewie. Nie, jest skrzynka, mam jest? Skrzynkę. Ma skrzynkę? Pokaż skrzynka. Błotne cegły, błoto. Pszczoła błotna nice. W słoiku. Jest pszczoła błotna, no. To dla ciebie, Damian, ty lubisz błotne pszczoły. Ale straciliśmy TNT pszczoły. No, 34 deski, 8 kół. No to jest mało jak na mob grinder. Ale co, ty chcesz cały taki pełny robić mob grinder? No tak. Ty jesteś szalony, Damian. Szalony. No chyba, że zdobędziemy pszczołę od kostek, ale my jeszcze nie wiemy, jak dokładnie zdobywać surowce z nich, to wiesz, jakby to powiedzieć. Krystianku, bo nie doczytałeś i jest to smutek nawet. Ja? No. Chyba pijany jesteś. Czekaj, huchnę. Nie, trzeźwy jak trzeźwy. I przynieś mi na piaskową wyspę. A to, ale lenić ciebie, ja tu robię upgrade'y wyspy, a ty... ja robię ważniejsze rzeczy. Zrób mi kilo, bo nie chcę mi się samemu pójść zrobić. Nie, bo kopię piasek. Dobra, i teraz trzeba sprawdzić, słuchaj. Ja dla mnie co to sprawdzasz? Jest... sprawdzasz? Nożyce? Tak, tak. Dalej, nożyce... Tak! Mam, zdobyłem, zwykłymi nożycami to trzeba zrobić. Nie, to po specjalne. Co ci drewniane nożyce? No nie wiem, bo one mają jedwabny dotyk i może dlatego. Jezu, jakby ja kubita. Tu robię tu niespodziankę, wrócisz po ciężkim dniu z pracy, a tu będzie piękny magazyn. Tak? Nie. Boże, nie możemy podpisywać jakość tych skrzynków, nie? No. To patrz, ta skrzynka jest na pszczele rzeczy, co nie? Wow. A ta jest na reszcie syfu. Rozumiesz? You know, you understand. Masz dużą głowę, Damian. Masz ogromną głowę. Masz tak dużą głowę, że aż mi wysadziło moją. Damian, musisz mnie bronić! Ha! Odejdźcie stąd, piekielne pomioty! Ha! Dasz radę, Krystian! Krystian! Kto ty to wziąłeś łóżko w ogóle? Ukradłem. Skąd ukradłeś? Nie pytaj. Skąd ukradłeś? Nie pytaj, bo przyjdzie po mnie urząd. Też bym chciał.
ukraść, czy żeby urząd po ciebie przyszedł? No to jest podchwytliwe pytanie, nie mam zamiaru na nie odpowiadać. Damian! Biegnę! Mam villagerów! Co? No i... O kurde, małego gnoma. Uważaj, bo tu... Uważaj! Jakie pierdoły. Cześć. Żyję! Nice. Biegnij szybciej, Damian. Biegnę szybciej. Biegnij szybciej, dawaj, musimy odzyskać nasze rzeczy. Nie możemy pozwolić żółwiom spaść. Szybko, Damian, biegnij, 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 biegnij. Jasiu, to Jasie Dąbrowskie. Kto pamięta Jasia Dąbrowskiego? Łapka w górę. Dawaj, wchodzisz tam i raz, chodź, dwa, trzy, ciach, cztery. Ha, 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 gdzie? A, nie ma ich. No i kurwa. Tak się spodziewałem tego. Słuchaj, jest problem. Nie wypływaj! Nie wypływaj, żółwio! Trzymam szybko, cię. Szybko, szybko. Krystian, musimy tu zatanłobować. O, dobra. Jest dobrze. Było przez chwilę. O-o. Żółwiu, żółwiu, nie rób tego. Żółwiu, życie było piękne. Ale rozłożył ręce i był samolotem. Krystian, mamy pszczołę wodną w słoiku. Wow, nice. Już psik stąd. Krystianie, mam dla ciebie twoje nowe hobby. Sprzątanie? Nie, nie, proszę. Spadaj stąd, proszę, nie Krystianie, właśnie. To dla ciebie. Co? A! Gdzie? Proszę, to jest twoje nowe co hobby. To jest? Wędka. Wow! Ale niezłą sztukę złowiłem. Jestem złotą rybką, spełnię twoje trzy życzenia. Dobrze, chciałbym zobaczyć przelew na 10 tysięcy na moim koncie. No i tyle, chyba na tym się skończyło życzenie. Raur, jestem dinozaurem, jednak nie rybą. No nie, Damian, co ty... Czekaj. Jezu, co za cymba. Dobra, nie mam słów nawet. Sam jesteś cymbałem. Chciałem złapać pająka i go zrzucić. Nie, musiał no nie, pójść z nim tłuc. No bo trzeba nam nitek na łóżko drugie. Bo błoto musi wyschnąć, tak? Nie? Jestem zmęczony. Czy jak położę łakre błoto na zewnątrz, to wyschnie? Kwiaty! O, wow, jeden kwiat. Wow, wow, wow. Zawsze coś. Żeby nie rozpędzajmy się tak bardzo, okej? Okay? Spokojnie, spokojnie. Dobra. Ja się nie rozpędzam jak coś, Damian. To super. Jestem wolny jak tylko mogę. Nie mam, tam nie ma drewna, Damian. Nie, jest. Mhm. No tak. Totalnie, to jest no, drewno. No tu, ale... Jeśli mówisz o tej jednej desce na górze, to tak, to się zgadza. Nie jednej, jest więcej. Jest ładne bordowe drewno z tego. Tak, tak, tak. Dokładnie, Damian. No idę ci udowodnić, nie? No bo mnie irytujesz po prostu, nie? Dobrze, Damian. No patrz, nie, patrz. No, ja ci no, wierzę patrz, nie, no patrz, no patrz, nie, no bo irytujesz mnie, patrz, widzisz? To jest jedno, drewno. Jeden kawałek drewna przynajmniej. Pięć. Nie, no, gratuluję. Wpiszę to w CV, okej? Piszę okay? ci na buzi. Dobra, może one potrzebują ogórasów albo kaktusa. Macie tu kaktusa. Macie tu ogóreczki. Dobra, jednak nie macie kaktusa, bo się zabijacie o niego. Nieważne, nie było tematu. W ciągu dnia pszczoły będą poruszać się naokoło, wąchając kwiatki. No i tam wiadomo, będą robić różne rzeczy z tymi kwiatkami. Jedyne co musimy... Aha, żeby pozyskać surowce, jedyne co musisz zrobić to... obrzezać pszczoły. Nie jestem znawcą pszczół, ale ja tak nigdy nie robiłem. Nie wiem, czy nie musisz tych drewnianych użyć, bo wydaje mi się, że te kamienne mogą być, czy tam żelazne mogą być za dobre na to. Yo, Damian, budź się, no Jezus, spać zaraz będziesz, hopie, no. No czekaj, sprawdzam coś. Albo to jest mój ten, albo to jest moja schizofrenia, ale nie wiem. Chyba twoja schizofrenia, bo ja nie widzę tu nic takiego. No nie, no bo te pszczoły są useless na razie i nie dają nam surowcu. No, bo musisz je obcinać. No dobra, ja wezmę obcinaczki. Gdzie są te drewniane obcinaczki? Masz nawet żelazne. Damian, tam jakaś zielona lata. Damian, mayday! Tam jakaś zielona lata, weź ją zbierz. To już spada. To jest zombie pszczoła. Chodź, pszczółko, chodź tu, no pszczółko, no chodź. Chyba w nosie cię masz, szczerze mówiąc. Słuchaj, no tak poleciała trochę dalej, nie? Tylko trochę. Leć w górę! W górę i do nas! Dawaj! Dobrze, a teraz do nas! Do nas! I teraz idę do pszczółki. Nie wiem, kładę to na przykład... Czekaj. No nie chciałem tutaj. Kładę to tu. Albo nie, dobra. To może to tu. I co? Wezmę sobie na przykład tą pszczołę. Magazynowanie. A możesz ją tu... Użyłem prawym na tym. Patrz! Po tej stronie!
Mm-hmm. Ale jakby... Nie. O! Kliknąłem na nią i wyskoczyła. Czekaj, bo ja bym chciał to postawić tak... A, jest ta tu w środku w ogóle. I... Czekaj, bo, okay. bo chciałbym... O, dobra. No ale co oznacza ten honeycomb na dole? Masz też honeycomba włożyć? Nie wiem, poczekaj, idę po honeycomba. Nawet trzy dobra. Wezmę. Ja odłożę resztę rzeczy. O fuck, zrzuciłeś mnie trochę. Dobra, wrzuciłem. O kurde, ale tu ten, bo to co, bo to dirtowa jest, nie? Ty to czekaj, tu weźmy to, o ja wiem, pa. Weźmy pszczołę piaskową w słoiku. Z błotną do jednego domu? Nie, w sensie ją tu wsadzę, bo już tu, gdzieś tu lata jedna pszczoła, ta piaskowa. Tak. Więc jestem ciekawy, czy ona poleci tu na przykład. Stanowczo, wybrałem bardzo złą parkę. To ty się kochaj. A to są takie same. Nie, a konkret, a widzisz? No okej, okay. I co z tym? No nie co wiem. Co z tym? Pum, i już, dobra, masz kwiaty, wybieraj se. Czerwone. Jak użyjesz na nich mączki kostnej, to powinny się kopiować. Tak? Te wysokie, no. I tu gdzieś pewnie jest no, kolejna skrzynka. Ale to, nie drzewie? Ale to nie skrzynka nas teraz interesuje. Tylko kwiaty. Dobra, mam jeszcze słonecznik. Dobra, mam wszystkie rodzaje chyba. No, teorię. Teorię kwiatową. Czy one są... Ty wrzuciłeś tu piach? Nie. Jaki piach? No patrz, tu jest piach. No to generuje piasek w takim razie. Czyli tak się zdobywa te surowce. Dobra. Tu, zobacz, ona nie ma nic. A zobacz, ta brązowa ma coś na plecach. Spróbuj ją obciąć. O, mam. Mam błoto. Nareszcie. Czyli po prostu jak schowasz je tu, to wyrośnie im z czasem i przerzuci się tu. O, piaskować. A nie, to tamtą wyjąłeś. To dwie błotne tam wrzuć. Te dwie błotne tam wrzuć, zobaczysz. Akurat, czy będzie na przykład akurat, szybciej generowało. Akurat wszystkie się schowały. Akurat się schowały. Nice. Dobra, ale zdobyliśmy ten. Dobrze, zadziałało w końcu. Ale piaskowa była tam wsadzona, a nie błotna. No bo piasek zrobiło. No bo piaska. No tak, ale teraz ścięliśmy z błotnej, więc po prostu one potrzebują troszeczkę więcej czasu na to wychodzi. Tak. Ale jak wrzucisz je do tego, to zakładam, że jak będziesz miał więcej tych pszczół i wrzucisz ich tu więcej, to będziesz... To będzie się automatycznie generowało tutaj. Tak. No i możemy zrobić sobie jakąś małą platformę do tych najlepszych, których najczęściej będziemy używać. Na przykład będziemy poszerzać, tam w ogóle leży Damianta piaskowa. Cześć, piaskowa. No. Jeśli używamy jakiejś najczęściej, to możemy ją, myślę, dać tego. To możemy tak, sobie zrobić kilka takich, tak, żeby generowała. Pytanie jeszcze, czym jest to na dole, ten znacznik tego plastra miodu? Nie, no na razie tu są trzy wrzucone, może znikną, może nie, zobaczymy. Ale zobaczymy to w kolejnym odcinku!